Ja dzisiaj natomiast nie chciałbym mówić o prześladowaniach, a raczej o czymś innym. I najpierw przeczytam dwa teksty z Pisma Świętego, które chciałbym, żeby były takim kontekstem, w jakim ujmiemy te rozważania. Także słuchajcie uważnie, gdy będziemy czytać te teksty. Pierwszy jest z Psalmu 139. Najpierw przeczytamy wersety od 1 do 6, a potem od 13 do 16. Zatem Psalm 139 i czytamy od początku. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, abym ją pojął. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I teraz Ewangelia Mateusza, rozdział 6. Tutaj Jezus trzykrotnie powtarza coś, co zdecydowanie powinno być dla nas bardzo ważne, bo jeżeli Pan Jezus trzykrotnie coś powtarza, to z pewnością chce, byśmy poważnie się temu przyjrzeli. Najpierw werset 3 i 4. Ale Ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica Twoja, co czyni prawica Twoja, aby Twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. I werset 6. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. I wreszcie werset 17 i 18. Ale Ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie Cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec Twój, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Niesamowite słowa o tym, jak bardzo ważni jesteśmy dla Boga i jak bardzo Bóg interesuje się naszym życiem. I zanim przejdę dalej, chciałbym wam pokazać cztery zdjęcia, które być może dla was nie będą wiele znaczyć, ale dla mnie znaczą bardzo wiele i zaraz wyjaśnię, dlaczego one znaczą dla mnie tak wiele. Pierwsze zdjęcie. To jest mój syn Natan. I tam widzicie wokół niego takie trzy kopczyki usypane ze śniegu i wetknięte patyki na górę tych kopczyków. Nic szczególnego, prawda? Ale to wydarzenie zapisało się bardzo głęboko w moim sercu i Pan bardzo przemówił do mnie poprzez to wydarzenie. Wydarzyło się to 21 stycznia na górze Bucze w Górkach Wielkich. Tam poszliśmy na sanki. I w pewnym momencie Natan zaczął ze śniegu, który był dosyć taki sypki, lepić te kopczyki. Szło mu to mozolnie, bo wiecie, jak śnieg jest sypki, to nie jest to tak łatwo zrobić. No ale sporządził 3 takie, był bardzo z nich dumny. Ja jako dumny tata zrobiłem zdjęcia, a robił to po to, ponieważ na następny dzień miał przyjechać do niego jego ukochany kuzyn z Krakowa i chciał to jemu pokazać i pokazać całej rodzinie swojego kuzyna. Pojawił się jednak problem. Rodzina kuzyna przyjechała trochę później. Już nie zdążyliśmy pójść na tą górę. I zaczęła się odwilż. I w ciągu soboty i niedzieli do południa wszystko stopniało. I nie było już po tym śladu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Natan napracował się nad tym i chciał się tym pochwalić. Ale nikt tego nie zobaczył. I nikt tego nie docenił. Włożył w to całe swoje serce, ale tak jak powiedziałem, kuzyn przyjechał za późno, przyszła odwilż. To były rzeczy, na które mój synek nie miał żadnego wpływu, ale które jego marzenia
zniweczyły, spowodowały, że te marzenia przesypały się przez jego dłonie jak ten sypki śnieg. Roztopiły się, tak jak śnieg topnieje, gdy przychodzi odwilż. Ale to nie jest cała historia. Ponieważ gdy Natan lepił te kopczyki, to był tam też jego tata. Ja tam byłem z nim. Ja obserwowałem, jak on to robi. Widziałem jego zapał, jego radość, jego dumę z tego dzieła. I tata nie tylko widział, ale tata również podziwiał. Tata był zachwycony. Jak macie swoje dzieci, to wiecie, co to znaczy. Tak? I co więcej, tata zrobił zdjęcia. I wczoraj po południu przyjechałem do zboru koło pierwszej, żeby pomóc Wojtkowi przygotować się do jego konferencji. I jeszcze zastałem dwie osoby od nas ze zboru, które kończyły prowadzenie naszego klubiku dla dzieci, który ruszył dzięki służbie Romka i Reni w Życionku, których wypożyczyliście do nas na jakieś 3 lata. Nie tylko kluby piłkarskie wypożyczają sobie zawodników, tak, ale zbory też. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to wypożyczenie. Myślę, że oddaliśmy ich wam w dobrej kondycji, zachęconych. Widzę, że klubik już tutaj też działa, także chwała Bogu. Jakbyście chcieli jeszcze kogoś wypożyczyć, to my chętnie przyjmiemy. Tak. Też to nie musi być na całe życie, 2-3 lata, ale oni naprawdę przyszli do nas wtedy, kiedy bardzo potrzebowaliśmy takiego wsparcia. Wierzę, że Pan ich przyprowadził. Przyszedłem i pomyślałem sobie, to jest niesamowite, że są ludzie, którzy poświęcają pół soboty, żeby służyć grupie dzieci, niedużej grupie dzieci, które tak bardzo tego potrzebują. I powiem wam, jak wszedłem do zboru, to wyraźnie dało się wyczuć Bożą obecność, taki Boży pokój. I właściwie nawet nie chciałem wyjść. Myślałem, zostanę tu do wieczora, bo potem przyszedł Wojtek i zaczął wieszać zdjęcia tej wspaniałej wystawy, która jest też na dole w holu. Potem miałem okazję pierwszej sesji posłuchać, gdy mówił o tym, jak ważne jest to, byśmy współpracowali z Bogiem, jak dzieło naszych rąk pomnaża się wielokrotnie, gdy współpracujemy z Bogiem i współpracujemy ze sobą nawzajem. I potem powiedział coś, co bardzo poruszyło moje serce, że ta służba w Mołdawii to jest tak naprawdę dzieło setek ludzi, którzy na różnym etapie tej służby przyłożyli swoją rękę w taki czy inny sposób. I pomyślałem sobie, to jest niesamowite, że są gdzieś te setki ludzi, o których Wojtek mówi. I tym chciałem się właśnie z wami podzielić. Bo często w naszym życiu jest tak, że wkładamy w coś całe swoje serce, wszystkie swoje umiejętności. Mamy wizję uczynienia czegoś i robimy to. Ale potem tak się jakoś dzieje, że nikt nas nie docenia. Nikt tego nie dostrzega. I nawet niekoniecznie to jest czyjaś zła wola. Po prostu takie jest życie bardzo często. Kuzyn się spóźnia, na co nie miał wpływu, bo jest za mały, żeby sam jechać samochodem. Przychodzi odwilż, nikt na to nie ma wpływu, no może poza Panem Bogiem. Ale jest wiele rzeczy w naszym życiu, nad którymi nie mamy kontroli i one powodują, że możemy czuć się niedocenieni, niezauważeni. Matka opiekująca się dziećmi. Dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem. Służy dzieciom. Często jest przemęczona. Nieprzespane noce. Wyzwania, frustracje, łzy i radości. I gdybyśmy tak pomyśleli o tym, ile docenienia otrzymuje matka w porównaniu z wkładem pracy, no to myślę, że chyba w przypadku każdej matki jest ogromna dysproporcja na niekorzyść docenienia. Ale nie zapominajmy o ojcach, którzy ciężko pracują na utrzymanie rodziny i często wydaje nam się, że to jest takie oczywiste, że chłop musi robić. Ale czy to jest rzeczywiście takie oczywiste, że chłop musi robić? Zwłaszcza jak latami chodzi do tej samej roboty i tam jest nudno i wszystko wie,
I czasami mu się nie chce, i czasami go boli kręgosłup, jest mu ciężko. I usypujemy te nasze kopczyki i myślimy, ktoś mnie doceni. Ale znowu jest dysproporcja pomiędzy wkładem naszej pracy, wkładem naszego zaangażowania, a bardzo często tym, ile docenienia otrzymujemy. I myślałem o najróżniejszych służbach w kościele, o posłudze w kuchni, o sprzątaniu kościoła, o innych praktycznych służbach jak nagłośnienie, służba porządkowa, parkingowa. Tak dzisiaj jeden z braci kierował mnie, żebym zaparkował właściwie. I był dla mnie bardzo łaskawy, bo widziałem po jego minie na początku, że trochę za dużo miejsca zostawiłem. Ale potem chyba dostrzegł, że to brat, który będzie usługiwał i pozwolił mi tak zaparkować. Także jestem mu wdzięczny, bo pewnie do tej pory bym próbował się tam wpasować. Ale jak to jest ważna służba. Dzięki tej wiernej służbie może o jeden więcej samochód stanie na parkingu. Może ktoś znajdzie dla siebie miejsce, wygodnie zaparkuje, nie spóźni się na nabożeństwo, przyjdzie i się nawróci. Wierna służba w klubie biblijnym dla dzieci, o której już wspominałem, wśród młodzieży. Grupy domowe, odwiedzanie chorych, modlitwa. Wiele takich rzeczy jest. I teraz możesz pomyśleć, no tak, i znowu nie wymienił tej mojej, ależ wziąłem to pod uwagę i mam tutaj napisane, mam napisany kolejny punkt. Inne rzeczy, których to nawet nie wymieniłem. Widzisz, wielu z nas jest właśnie w tej kategorii inne rzeczy. To jest tak, jak oglądasz film i na końcu filmu są wymienieni wszyscy ci mniej ważni, którzy mieli udział w tym filmie, bo ci bardziej ważni są wymienieni na początku. To są te gwiazdy. Potem czasami nawet powtarzają nazwiska tych gwiazd na końcu, w pierwszej kolejności, a potem leci długa lista ludzi, którzy byli zaangażowani w ten film. Ja czasami lubię patrzeć na taką listę i tak sobie żartuję i mówię, o popatrzcie, widzisz nazwisko tego człowieka tutaj? Do tego momentu to wytrzymuje tylko on i jego najbliższa rodzina, bo chcą doczekać, zobaczyć, że on tam też miał w tym udział. Ale co ma powiedzieć ten, który został zaklasyfikowany do kategorii inni? Inni! Nazwiska, 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 a potem jesteś ty. I jest przypisana tobie etykietka i inni. To tak jak my, pastorzy, dziękujemy. A jak o kimś zapomniałem, to jeszcze wam wszystkim dziękuję. I dziękuję w ogóle wszystkim. I tak, tak jest w naszym życiu. Bardzo często, że nie załapujemy się na te pierwsze miejsca, na listy pochwał, na listy dziękczynienia. I często to, co uczyniliśmy, gdzieś przemija bezpowrotnie i wiemy, że już nikomu nie będziemy mogli się pochwalić, że już na pewno nikt tej konkretnej rzeczy nie doceni, że nikt tego już nie zauważy, bo przyszła odwilż i jest już za późno. I to jest to przesłanie, które Pan włożył mi do serca. To prawda, na tej ziemi wiele rzeczy, które robimy, umknie uwadze wielu innych ludzi, nawet nam najbliższych. Nie dlatego, że mają złą wolę. Po prostu tak jest życie. Tak jest życie. Ale chcę cię zapewnić, że jeśli robiłeś coś przez wiarę w swoim życiu, jeśli coś teraz robisz przez wiarę, wkładasz coś w swoje serce, to twój Ojciec w niebie jest z tobą. I On to widzi. Bo On widzi w ukryciu. Tam, gdzie nikt inny nie widzi, On widzi. On więcej, On jest dumny z ciebie. On to przeżywa razem z tobą. I On robi zdjęcia. I wkłada je potem do swojego albumu w niebie. I na tym albumie jest twoje imię i dopisek: moja ukochana córeczka, mój ukochany synek. I zdjęcie za zdjęciem twój tata tam wkłada, bo te zdjęcia są dla niego cenne. I wiesz co jeszcze? Gdy on widzi, że kuzyn się spóźnia, gdy on widzi, że przychodzi odwilż, to on to głęboko przeżywa, tak jak ja przeżywałem to, co się przydarzyło mojemu synowi. Naprawdę to przeżywałem. Było mi go żal, było mi przykro i myślałem sobie, dlaczego nie przyjechali trochę wcześniej? Zaraz bym ich tam zabrał, żeby im to pokazać.
Dlaczego musiała przyjść ta odwilż? Dlaczego życie musiało się potoczyć tak, a nie inaczej? Ale zarazem w moim sercu zrodziło się coś pięknego. Pragnienie wynagrodzenia tego mojemu synkowi. Pragnienie bycia blisko z nim. By zawsze wiedział, że go kocham. Że dla mnie to jest ważne. I mu pokazywałem już nie naraz te zdjęcia. Mówię, popatrz, tu są zdjęcia. Pamiętasz to? To są te zdjęcia. Tak, twój kuzyn tego nie zobaczył, przyszło odwilż, ale dla mnie to jest ważne. I mam zamiar zachować te zdjęcia i mam zamiar mu te zdjęcia wyświetlić, jak będzie kiedyś się żenił, jak będzie już panem Natanem, może zrobi doktorat albo nie wiem, coś innego. Pokażę mu te zdjęcia i powiem mu, pamiętaj Natan, twój Bóg, twój Ojciec w niebie będzie tak zawsze na ciebie patrzył. I gdy my podejmujemy się czegoś przez wiarę i wiernie to czynimy, i nawet gdy nikt tego nie widzi, nikt tego nie zauważa, gdy życie się toczy, życie mija, jesteśmy rozczarowani i zranieni, bo myślimy, tyle pracy, tyle wysiłku włożyłem, włożyłam w to swoje dzieło. To jest część mnie. I nikt tego nie umieścił w świetle reflektorów, nikt tego nie umieścił nawet w kościelnym biuletynie. To pamiętaj, że twój Ojciec w niebie zrobił zdjęcia. I On jest z ciebie dumny. On, tak jak mówi Psalm 139, wie dokładnie, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. On cały czas spogląda na ciebie. On zna wszystkie twoje myśli, wszystkie twoje słowa, wszystkie drogi, którymi przemierzasz. On ogarnia cię z przodu i z tyłu. On jest blisko. On kładzie na tobie swoją dłoń aprobaty, miłości i troski. Dłoń, która kieruje twoim życiem. I On mówi, nie martw się. Ja cię stworzyłem. Ja znam cię doskonale. Ja utkałem cię w łonie twojej matki. Ja wszystko o tobie wiem. Od chwili poczęcia. Od chwili, gdy rozwijałeś się, gdy rozwijałaś się w łonie swojej matki, każdy twój dzień, każda chwila, każde słowo, każde tchnienie, wszystko, co uczyniłeś przez wiarę, co uczyniłeś przez wiarę, jest dla mnie niezwykle cenne. Ja wiem też o wszystkim, co jeszcze się wydarzy. Ja już przygotowałem aparat, żeby robić zdjęcia. Już się nie mogę doczekać, by robić kolejne zdjęcia, gdy podejmiesz się czegoś przez wiarę, gdzieś w ukryciu. Gdy nikt tego nie będzie widział i już wiesz, że prawdopodobnie nikt tego nie doceni. Nikt nie pochwali cię za to tak, jak na to zasługujesz, ale mimo to podejmujesz się po raz kolejny tego wysiłku. Wstajesz rano i mówisz, przez wiarę to uczynię, bo to jest słuszne, bo to jest wolą Bożą na moje życie. I Bóg mówi, wiesz co? Jestem dumny z ciebie. Ja robię zdjęcia i umieszczam je w swoim albumie w niebie. Bo ja widzę w ukryciu. Pamiętaj, że jeśli zrobiłeś coś w wierze, by uczcić Boga, by dać wyraz swojemu posłuszeństwu Jego Słowu, to twój Tata Niebiański był tam z tobą. On to widział, był głęboko poruszony i zrobił zdjęcia, które kiedyś wyświetli w niebie. Tak jak ja je tutaj wyświetliłem. Wiecie, dlaczego je wyświetliłem? Bo ja jestem dumny, bo jestem przejęty, bo jestem tatą Natana. Dla was te zdjęcia może niewiele znaczą, ale dla mnie znaczą bardzo wiele, bo ja tam byłem, ja widziałem. Ja jestem jego tatą. I powiem wam, to co robimy w naszym życiu dla wielu ludzi może nie mieć zbyt wielkiego znaczenia. Nawet dla naszych najbliższych. Ale nasz Ojciec w niebie pochwali się kiedyś tym, przed wszystkimi aniołami, przed wszystkimi duszami odkupionych, na całą wieczność, otworzy te albumy i powie, słuchajcie, ja chcę wam pokazać zdjęcia rodzinne. Chcę wam pokazać zdjęcia, jakie robiłem moim dzieciom, gdy nikt ich nie widział, gdy nikt ich nie doceniał, ale ja byłem tam z nimi. I chcę wam teraz odsłonić wielką tajemnicę wiary. Chcę wam pokazać, jak wielkich dzieł moje dzieci dokonały. Jak to jest dla mnie cenne i wartościowe. I ja chcę teraz nagrodzić za to, co zrobiły w ukryciu.
I drodzy przyjaciele, tak będzie. Dlatego Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, wersecie 58, że nasza służba dla Pana nie jest daremna, że warto służyć Bogu. A w liście do Kolosan w rozdziale 3, wersecie 1 i 2 zachęca nas, byśmy nie patrzyli na to, co na ziemi, bo tutaj często będziemy rozczarowani, sfrustrowani, zranieni, niedocenieni. Ale byśmy patrzyli na to, co jest w niebie. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że w niebie jest album ze zdjęciami z Twojego życia, życia wiary. Zdjęciami, które zrobił Twój Tata niebiański, gdy poprzez swojego Ducha był obecny tam, gdzie Ty się trudziłeś, gdzie Ty się trudziłaś, przez wiarę. I być może nawet ci, dla których to robiłeś, dla których to robiłaś, nie docenili tego i nie doceniają tego wciąż. Może nigdy tego nie docenią. Może już jest za późno. Ale Twój Bóg to widział. I dla Niego to jest ważne. I dlatego możemy odpocząć w Bogu i wycofać się z tego piekielnego wyścigu szczurów, jaki jest na tej ziemi. Gdzie te szczury wszystkie mają parcie na szkło i na reflektory i chcą się pokazać. I jest ta piramida i ta drabina i każdy chce być na najwyższym stopniu tej drabiny, na szczycie piramidy i tam się wszyscy pchają, ale problem jest taki, że im wyżej jesteś, tym jest mniej miejsca i parcie od dołu jest coraz wyższe i coraz trudniej się utrzymać dość długo na samym szczycie. Ale my możemy odpocząć i powiedzieć, to nie ma znaczenia, czy ktoś mnie doceni, czy ktoś napisze o mnie artykuł, czy ktoś napisze o mnie książkę, to nie ma żadnego znaczenia w kontekście tego, że mój Ojciec niebiański, mój Tata w niebie robi zdjęcia. I umieszcza je w swoim niebiańskim albumie. Możemy też z tego chrześcijańskiego wyścigu rywalizacji się wycofać. Jeśli to zrozumiemy. Pożyjemy w czasach, gdy sukces na przykład pastora mierzy się liczbą ludzi w jego zborze. Ale ja dzięki temu, że służę prześladowanym chrześcijanom, a raczej pozwalam, żeby oni mi służyli. Uczę się innego spojrzenia. Mówię uczę się, bo to nie jest łatwe. Na przykład na Filipinach spotkałem pastorów rozsianych po wysepkach na południu Filipin, gdzie przeważają muzułmanie, gdzie prześladowania chrześcijan są bardzo krwawe. Jeden z doświadczonych pastorów powiedział, mój zbór w ostatnim okresie, ponieważ zintensyfikowały się prześladowania, zmalał z 300 do 100 osób. A drugi pastor, młody, powiedziała, mój zmalał z 400 do 100 osób. Ostatnio zabili jednego z liderów w naszym zborze. Chrześcijanie z obawy o własne życie wyjeżdżają. Miałem okazję spotkać się z pastorem z Potiskum, z Nigerii. Pastorem Habili Adamu, który tutaj gościł kiedyś. Może niektórzy z was byli na jego usłudze. Jego pastor ma listę członków, którzy zostali zabici. Członków swojego zboru, którzy zostali zabici przez Boko Haram. Przez islamistów z Boko Haram. Ta lista zawiera już 80 nazwisk. Wielu innych uciekło. On musi się cały czas ukrywać, ale Bóg powołał go, by wrócił w miarę bezpiecznego Jos, gdzie została jego żona z dziećmi i wrócił do Potiskum, by tam usługiwać swojemu kościołowi. To nie liczby są dla Boga najważniejsze. To nie splendor, ale Twoje serce. Dlatego mogę też nadstawić drugi policzek, dać komuś nie tylko moją szatę, ale i płaszcz, pójść z nim nie jedną milę, ale i drugą. Bo to nie ma większego znaczenia, skoro mój Tata w niebie robi zdjęcia. I On widzi moje serce. On wszystko widzi. I jeśli czynię coś przez wiarę, to On z dumą się tym pochwali. I kończąc, chcę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, że siłą Kościoła, jestem o tym coraz bardziej przekonany, nie jest to, co robimy w świetle reflektorów. Ale jest to, co robimy w ukryciu. To jest siła Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest modlitwa pełna troski, miłości i łez. To jest przebaczenie. Ciężko jest przebaczać w świetle reflektorów, jeśli to ma być prawdziwe przebaczenie. I to jest wykonywanie codziennych obowiązków. I ta lista jest długa. Różnych rzeczy. Ale chciałbym, byśmy wszyscy zapamiętali, że siłą naszego życia, naszej wiary, naszego chrześcijaństwa, naszych kościołów jest to, co przez wiarę robimy w ukryciu.
Bóg to widzi, Bóg robi zdjęcia i Bóg to doceni. I powiem ci, będziesz zaskoczony, będziesz zaskoczona, jak znajdziesz się w niebie i Bóg otworzy album ze zdjęciami swojej ukochanej córeczki, którą ty jesteś, ze zdjęciami swojego ukochanego synka, którym ty jesteś. Ale zanim ten dzień nastąpi, żyjmy przez wiarę. Amen. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Niech Pan was błogosławi. I wierzę głęboko, że dzisiaj narobił wiele zdjęć tutaj. Jeszcze narobi tych zdjęć. I będzie robił te zdjęcia. I powiem wam, ja już nie mogę doczekać. By Bóg kiedyś dzięki swojej łasce pozwolił mi zobaczyć album ze zdjęciami mojej ukochanej żony, które on robił. Tych wszystkich rzeczy, które ona dla mnie uczyniła, które uczyniła dla moich dzieci, a których ja nigdy nie zauważyłem, których nigdy nie doceniłem i za które nigdy nie podziękowałem. Amen.